Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagramy w Grimdon. Ruszamy do jaskini! Jak pamiętacie, musimy iść do jaskini. Znaczy nie musimy, ale oczywiście bym ją bardzo chętnie zeksplorował. Jaskinia nazywa się Zatoka, tak trochę śmiesznie, że jaskinia nazywa się Zatoką, no ale dobra. Tam mamy jakąś kaplicę, to dobra, nie, może chodźmy tutaj na początek. Wow, jakieś zjawy! Pierwszy taki przeciwnik w grze, prawda, jeszcze z takiego nie spotkaliśmy, także też fajnie. To jakieś takie śmiechowe rękawiczki pośpiechu, kurde, kto to nazywa? Rękawiczki pośpiechu, czajcie takie... Ja się tak zastanawiam, jakbyście w rzeczywistości takie rękawiczki pośpiechu założyli. Nie ciekawe, co by się stało. Oczywiście, nie wiem, nagle szybkie rączki jakieś mieli takie, czy co? Ale bardzo dużo zjaw. Nowi przeciwnicy, podoba mi się. Trzeba przyznać, że póki co gra jest dosyć różnorodna. To mi się naprawdę też w niej właśnie mega podoba. Pęknięty magnety. Czemu ty jeszcze nie zginąłeś? Proszę ginąć. To jakieś zwłoczki. Dobra. Tu nic nie ma. O, kolejne zwłoczki. Monety! Eliksir natchnienia! Eliksir natchnienia to jest to chyba. Nie, to są duchowe wywary. Nie wiem. Ciulwi! Dobra, chodźmy tędy. I can't do that yet. Dobra. Chodzimy z tymi zjawami. Widzę, że one dosyć słabe są na szczęście. Dobra, ale w sumie ta jaskinia po prostu taka dosyć ciekawa, trzeba przyznać. Właśnie mamy te zjawy i w ogóle może to jakieś, nie wiem, może jakaś zaawansowana fabuła z tym miejscem jest związana, czy coś, że co te zjawy tu właściwie robią, co wy tu robicie, my tego bagno miał, kurde, czy coś, no nie wiem, zobaczymy zaraz. Ale ja gadam głupoty czas. Nie, no ale te zjawy to są jak hydra, ja jedną zabijam, pojawiają się dwie. Co się dzieje? Dobra. A gdzie możemy się udać? Tutaj, tu... Dobra, chodź może tu. Zobaczymy, co jest na górze najpierw. That skill's not ready. Aha, to jest taka powalona... Wow! Boss! Oh shit! Taki trochę... Dużo potężniejszy ten boss, przyznaję. No ale dobra, musimy go sklepać. Lecimy z frajerem! O kurw de mać! Fuck! Nie, może tędy teraz chodźmy dla odmiany. Zobaczymy, co jest tutaj. That skill's not ready. Ale nie wiem, jak ja spotykam takich tych, wiecie, wykokszonych, kurde, przeciwników, jak... Przecież ja jeszcze nie miałem szans bić nawet takiego poziomu, jaki on ma. Czy nie, czy to jest może zrobione specjalnie po prostu? Bo ja nie wiem, czy ja po prostu mam taki niski level, czy on ma taki wysoki. No nie wiem, nie wiem. Dobra, piekący bursztyn, jakieś tam magnetyty. Te nogawice, co to, nie, to... To ble. Tu jest ta kaplica. Rozpocznij. Nie wiem, czy moja postać jest tak mało po prostu odporna. No nie rozumiem, nie rozumiem, naprawdę. Wow, no i prawie zginąłem znowu. W ogóle się przyzwyczaiłem do używania miksturek pod dziewiątką, powiem wam szczerze, i przez to... przez to zapominam, że mogę przecież jej użyć pod trójką. O! Lepsze na ramienniki, to mi się podoba. To sobie je wdziejmy. Dobra, co tu dalej? To nie, dobra, to się sprzeda. Esencja witalna, ten szmaragd. No i okej, kaplica odnowiona. Czy ja dostałem ten punkt poświęcenia? O, ja mam już 3 punkty! Wow! O kurde, czekajcie. Trzeba to rozdać w takim razie. Co my tu mamy? Możemy tą gwiazdkę zainwestował w pełni? Czekajcie. Plus 5 zdrowia. O, to mi się w sumie podoba. Zdolności defensywne. To mi się też przyda, wydaje mi się. Dobre. I co ja tu teraz mogę? Czekajcie. Co ty mi dasz? Niczego, nie żałuj. Zdolności defensywne, zdrowie. A ty co mi dasz? Zdrowia defensywne. Obrażeń od zimna i od błyskawic. No ale to ja nie używam takiej broni od błyskawic jakiś tam. Weźmy sobie to, jak będzie. Pójdziemy sobie w lwa. Czemu nie? Dobra, płyty z odzysku. Chciałem w sumie takim prywatnym żartem zapodać, ale byście go nie zrozumieli, więc... więc sobie odpuszczę. A, dobra, do tego bossa wiecie co, może na końcu zawitamy. Na razie go sobie odpuśćmy i lećmy tutaj. I can't do that yet. Z tym bossem zaraz sobie pogadamy, kurde. Na spokojnie. Na razie z tymi jego przydupasami się rozprawmy, których on tutaj ma. Aha, i tu jest wyjście, dobra.
że tam się udamy na samym końcu. Ja muszę tego bossa pokonać, ja sobie nie odpuszczę. Ja sobie po prostu nie odpuszczę, nie ma takiej opcji. Mówię, tylko jeszcze tutaj sobie zeksplorujemy i teraz strasznie duża jest ta jaskinia, trzeba przyznać. Dobra. Tutaj tego. Okej, widzę, że powoli chyba robimy kółko już. Co oznacza, że do tego cholernego bossa się zbliżamy, a to mi się nie podoba, no. Mówię, chętnie bym go sklepał, ale on jest naprawdę mocny. Nie wiem, no zobaczymy jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję. Teraz wiecie, pójdę mu taktycznie na plecy, to może się nie skapnie. Nie, skapnął się. Dobra, lecimy z Fire'em. Dawaj go, bohaterze mój drogi, lecimy, klepa. Dawaj go, jeszcze tyrana, jeszcze, dawaj go, kurde. Wiem, emocjonuję się, ale wiecie, mi to jest emocjonujące naprawdę. Jak możecie w każdym momencie zginąć. Dawaj go, jeszcze, klepa. Na pochybel. Kupimy potionka. Jest! Dobra, mamy to. Okej, okay. nie było tak źle. Tu ten bursztyn jakiś tam. Dobra, co to jest? To jest tarcza, to się sprzeda. To takie mech. Co to jest? Starcza. Tylko tarczy sobie nie poużywam, bo ja mam broń dwuręczną. A co w tym ołtarzu? Wow. Jakieś kolejne rzeczy, spoko. Starożytne płyty pancerza, to może się przyda do czegoś. To ble. I tu jakaś fajniejsza wstążka, czekaj. Ja sobie ją założę, o, od razu mam więcej zdrowia, fajnie. No dobra, moi kochani, cała jaskinia zwiedzona. Także myślę, że nie będziemy wychodzić tym samym wyjściem, tylko udamy się tam tym drugim. I zobaczymy, gdzie nas to właściwie zaprowadzi. Dobra, kurde, ale ten boss nie był prosty, powiem wam. No jak to boss, nie? Kurde, tak słońce świeci, że możliwe, że takim boskim promieniem na kamerce jestem w tym momencie otoczony, ale już trudno. Niech będzie, że będę takim w takim boskim promieniu, prawda? Chociaż nie, wydaje mi się, że tak było widać. Arkowieńskie wzgórza, no dobrze, witamy z powrotem. Nasze arkowieńskie kochane wzgórza. Tylko gdzie nas właściwie wywiało w tym momencie? A niedaleko całkiem widzę. Aha, my byliśmy tutaj. Dobra. W takim razie ja się cofnę tutaj kawałeczek i zeksplorujemy sobie tutaj. I can't do that yet. Dobra. Nie, te guźce głupie. One też są kurde odporne, skubane. Dobra, a tu mamy jakieś w ogóle sympatyczne jeziorko. Podoba mi się. Nie, naprawdę ładna jest ta lokacja, muszę przyznać. Zresztą mówiłem, ale naprawdę mega mi się podoba, no. Wow, gniany golem. Ale śmiechowe. Dobra. Rozklepane. I tu już chyba nic nie ma. Jedynie jakiś tam jeden potworek na przypale. Dobra. To tak. Czekajcie, to jak rozumiem się nie da nigdzie wyjść, okej. Dobra, czyli musimy się wrócić na tamtą drogę. Nie tędy droga. A dobra, bez śpiewania miało być. Bez śpiewania. Dobra, to nie wiem, może chodźmy sobie tędy. Dla przykładu będzie fajnie. Monetki, jakiś tam pistolet. To jest chyba identyczne, co ja mam. Kurde, szkielety, wow. Ale śmieszne. Szkieletów jeszcze w tej grze nie było. Chociaż czekajcie, co mi to daje? A nie, patrzcie. Te nogawice są lepsze, bo one mi dają bonusy do rzeczy, które mi się jednak bardziej przydadzą mimo wszystko. Do zdrowia i tak dalej, także to będzie bardziej przydatne. That skill's not ready. Nie, no skąd was tylu tutaj? Stare ruiny, okej. Okay. Jakaś kolejna nowa lokacja. Żółtych rzeczy nie bierzemy. Aha, i tu było to wyjście z tej jaskini. No dobra. Zakurzony pamiętnik. Aha, tylko że ja muszę iść po niego tak naokoło tam. Podejrzewam, że ten pamiętnik może być związany z naszą zaginioną Elzą. Ale zajmiemy się tym później. Na razie chciałbym sobie te ruiny trochę mi się z Rizenem kojarzą, pierwszym musiałem być szczery. Tam też właśnie był taki element ruin, szkielety i tak dalej, było takie coś. Już nie pamiętam jak to dokładnie było wytłumaczone fabularnie, bo Rizena to ja grałem bardzo dawno temu. Chyba jeszcze w gimnazjum. Ale pamiętam, że było. W Rizena też bym sobie zagrał, powiem wam, na let's playu, że była świetna giera. Dobra. Reason to był, kurde.
Okej, gdzie my tu właściwie zmierzamy? Okej, nie wiem czemu klikałem tyldę zamiast jedynki i dwójki, ale to nieważne. Kurde, skąd was tu tylu się wzięło? Dobra. Ci strzelcy są wkurzający, trzeba przyznać. Oni strasznie dużo obrażeń zadają. Tak się teraz zastanawiam, czy nie zrobiłem źle, że poszedłem w walenie młotkiem, ale chyba nie. Dobra. Wow. That skill's not ready. Ale te szkielety tak spod dupy nie wychodziły w widzeń. Trochę to śmieszne. No dobra. Dawaj, bohaterze. Not have enough energy. No to wypij sobie potiona na energię i lecisz. No Andrzej, co ty? Wow, wow. Dobra, prawie zginąłem, ale na szczęście nie zginąłem. Więc masakra z tym ginięciem. I bo wiecie, najgorsze jest to, że ja ginę głównie przez to, nie że gra jest trudna, tylko przez to, że ja się zagapię, nie? To jest najgorsze. Ktoś do mnie jeszcze strzela. A tam jest koleś. Nie, bez kitu, słyszałem, że ktoś do mnie pruje, ale nie widziałem, kto to, nie? Aha, i te ruinki już się w sumie tu kończą, tak naprawdę. No dobrze. To myślę, że możemy wyjść stąd, tylko jeszcze tu zobaczmy, tu nic nie ma. A czekajcie, bo tam był ten zagubiony pamiętniczek. Zapomniał o nim. O, zakurzony pamiętnik, przepraszam. Przeczytajmy. 875 expa. Zakurzony pamiętnik. Gdyby te skruszałe kamienie mogły mówić, jakie opowiedziałyby historie. 1000 lat dziejów stracone przez niszczycielski czas. Jakie cuda i horrory widziały. Chwałę rozkwitającego królestwa i zepsucie, które to wszystko zniszczyło. Cała ta opowieść zawarta w kilku kawałkach skały. Wszystko to zostało utracone, pozostały tylko fragmenty w starych grobowcach i zapomnianych miejscach. Często zastanawiam się, czy król Rowan został zwiedziony tak, że abdykując sprowadził wszystko to, od czego pragnął uciec. Zastanawiam się również, ilu z tych ostatnich lordów Arkowi zdołało zbiec do tej niegdyś wspaniałej fortecy, by uciec przed upadkiem ich imperium. Wielka warownia Arkowi strzegąca południowe granice ukryli się... Czy ukryli się w daremnej radziei bycia przeoczonym przez rozszalałe chłopstwo przykujące lordów za ich chciwość i pychę? A może walczyli do upadłego? Czy schwytano ich i powieszono... z murów ich własnych warowni. Czy też zbiegi do katakomb tylko po to, aby przepaść wśród reliktów przeszłości. Siedzę tu teraz i zastanawiam się, co mnie czeka po prochu przeszłości. Dołączę do nich również równie zapomniany? Czy też znajdą mnie w tej kryjówce bandyci i horrory nawiedzające teraz świat i rozerwą na strzępy? Nie jestem pewien, czy ma to jeszcze znaczenie. Cała wiedza, którą zgromadziłem, wszystkie zwoje, księgi i rozprawy, które napisałem. Nic z tego nie ma już znaczenia. Ten świat już przemknął, zginął w czasie tak jak wielkie Imperium Arkowi. Staliśmy się dzikusami walczącymi o resztki jedzenia i koców, jak zgraje dzikich psów. Zabijamy się nawzajem o miejsca do spania i poświęcamy naszych przyjaciół i rodziny krwawym kultom dla pustych obietnic bezpieczeństwa. Od zawsze podawałem wątpliwość, czy historia Erulanu wytrzyma próbę czasu, tak jak Arkowie przed nami. Teraz wątpię, czy w ogóle coś po nas pozostanie. Skryba Pagan z Berwich. Jak to jest być skrybą? W ogóle śmiesznie, bo moi drodzy, to była podzielność uwagi 1000%, kiedy ja czytałem wam dziennik i się biłem przy okazji. To było trudne, muszę przyznać, ale się udało. Dobra, i tu się cofniemy kawałek. Bo tutaj mamy jakieś nietknięte jedzonko i mamy kryształy eteru. Także porozwalajmy je jak najszybciej. Aj ci eterialni cholerni, no. I po co oni ten świat najechali, no? Tak to by nasz bohater się dalej lenił, no, a tak to widzicie. Chociaż strasznie ciekaw w przeszłości naszego bohatera, jak to było z nim. Czekajcie, bo te gudazy do mnie nawalają. Z tych piorunów, nie lubię tego. Nie, powiem wam, że postacie bijące na dystans w tej grze to są przerąbane, nie? Oni zadają mnóstwo obrażeń. Dobra. That skill's not ready. The skill's not ready. Ty leć tam z nimi, mój bohaterze drogi, a nie mów, że skill's not ready. Dobra. Tu nic, nic. Co to jest? To jest do dupy. Dobra. Okej. Okay. Aha, i tu jest ta jego karawana, co znaleźliśmy. Dobra. Rozumiem, tylko tam jeszcze to jedzonko bym sobie wziął. Mam je zaznaczone na mapie. Czy tam maść lecząca, no. A nie, czekajcie. Jedzenie jest tutaj, o. Dobra. Przy okazji kondychę sobie trochę odnowimy, nie? No dobra. Ile mamy odcinka? Tyle, dobra. Szkoda, że już tyle czasu minęło, no ale cóż. Nie, powiem wam naprawdę, w Grim Dawn gra mi się tak przyjemnie, że zawsze mi jest strasznie szkoda, kiedy... A, tu jest szczelinka. No to sympatycznie. Szczelina na Arkowiańskich Wzgórzach. No i dobra, będę już mógł się tu teleportować. Dobra, to skoro tu jest szczelina, to wydaje mi się, że tu musimy iść dalej, co oznacza, że ja bym się cofnął.
pójdziemy sobie tą drogą. Zobaczymy, co jest tutaj jeszcze. Nie, bo lokacja jest ogromna, naprawdę. No ale chyba nic nie ma. Tak mi się wydaje, no bo tu już wracamy do tych ruin. Tak? No dokładnie, tu jakieś zawaluny tego. Tam już nic nie ma, dobra. Lecimy tutaj. Tam terem tem 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 tem. Co my tu będziemy mieli? Na tych arkowiańskich wzgórzach. Dobra. Nie wiem, tutaj może chodzi. Nie wiem gdzie iść, szczerze mówiąc. Mówię, te lokacje są tak duże, że gubię się. Gdzie by tu sobie, prawda, teraz wybrać drogę? No bo teoretycznie. Kurde, mamy aż trzy ścieżki tak naprawdę. Dobra, chodźmy może tam. Bo wydaje mi się, że tam mamy nie iść, co oznacza, że tam mamy iść. Bo ja chcę zwiedzić wszystko. Dobra. No i co tu będzie? Ci głupi strzelcy, no to oni są tak irytujący. No i panowie. O, tu ich więcej jest, patrzcie. Tych żołnierzy. No, ale ci żołnierze na szczęście są w miarę słabi. Jedzonko, dobra, full kondycji mamy, super. Dobrze, zestantowany. Co to jakiś buzdygan? To mnie nie interesuje ani trochę. O, co to? O, jaki sympatyczny płaszczyk, Andrzej. No, to mi się podoba. To jest płaszczyk. Dobra. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? I can't do that yet. Panowie, proszę ginąć oczywiście tradycyjnie, bo nie wiem, po co byście mieli nie ginąć. Wow, ile rzeczy, czekaj. Jakiś pas, o, lepszy pas. To ja sobie go wdzieję. Pas z cierni w ogóle, to jest śmiechowo, że my nosimy ciernie. O, ja pierdzielę. Dobra, co może później przeanalizuję po odcinku, czy ten medal jest lepszy, czy nie, bo tam jest tyle statystyk, że masakra. Ale w dalszym ciągu nie wiem, którędy iść, no. Mówię, te lokacje są tak mega rozległe. Że to ciężko stwierdzić, ale widzę, że tu możemy wrócić i zrobimy sobie kółeczko i odkryjemy resztę lokacji. No, dokładnie. I can't do that yet. Dobra. Okej, tu już chyba nic nie ma, tak jest. No dobra, czyli moi drodzy, wrócimy się, a to może wróćmy się tamtędy, będzie szybciej. I odkryjemy sobie resztę tutaj tej tu lokacji, prawda? Dobra, okej. Wybaczcie, że tak często otwieram tą mapę, ale to naprawdę trzeba nieźle analizować teren tutaj, żeby się nie pogubić. Gdzieś już było, gdzieś jej nie było i tak dalej, więc... Więc to dosyć często tą mapę otwieram i otwierać będę do końca serii. No i teraz pytanie, nie wiem, chodź może tutaj. Zobaczymy, o! Ktoś ukrył płaszcz całkiem przypadkiem pod kamieniem, więc po prostu... Czasami te luty w hack and slashach są tak absurdalne, nie, że wiecie, odsuwacie jakiś kamień... O! Legendarny pancerz! To jest takie głupie. Głupie, ale my się oczywiście cieszymy, nie, że... Dropimy takie rzeczy. Oj, tu mamy jakieś zadanka. Dzień dobry, panowie. Zaraz sobie sympatycznie porozmawiamy. Ale to za chwilę. Co my tu mamy jeszcze? Ciekawi mnie, gdzie ten most prowadzi. Nie wiem, dobra, może na razie z nim pogadajmy. Nie wiem, jaka ta lokacja jest duża! Ale dobra, na razie rozmowa. Co, nie wiem, z kim by tu pogadać. Może z tym Bernardem. Witaj nieznajomy, miło spotkać kogoś, kto nie wita się przy pomocy broni. Nie mogę tego samego powiedzieć o gangu, który zadomowił się na szczycie góry na wschodzie. Masz kłopoty z bandytami? Każdy z nich to spragniony krwi i niepohamowany morderca, uosabiają wszystko, czym gardzimy na tym świecie. Dodatkowo teraz usypali barykadę blokującą drogę, by przygotować zasadzkę na podróżników takich jak my. Rozłożyliśmy tu nasze obozowisko, aby zdecydować, co robić dalej. Najlepszym wyjściem byłoby wysadzenie barykady, co pozwoliłoby naszym braciom i siostrom podróżować tą drogą w spokoju. Niestety nie mamy środków, by tego dokonać. Powiem tak, wyglądasz na kogoś, kto jest zdolny do takich rzeczy. Dobijmy targu. Na zachód stąd jest opuszczona kopalnia, ale może w niej być trochę materiałów wybuchowych. Jeśli zdobędziesz dość dynamitu i użyjesz go do odblokowania blokady, zaoferuję ci trochę monet za swój kłopot. Co na to powiesz? Pewnie, pomogę wam. Dobra. Mamy kolejne zadanie. Oczyszczenie drogi. Zdobądź dynamit, zniszcz barykadę bandytów blokującą drogę. Dobra, jeszcze Greven.
Witaj! Bardzo miło zobaczyć tutaj przyjazną twarz. Bandyci nie dają nam z reguły tej przyjemności. Skoro już przemierzasz te okolice, zastanawiam się, czy może nie masz ochoty nam pomóc. W czym potrzebujecie mojej pomocy? Jeden z naszych starszych, Matias, przepadł podczas niedawnego ataku na obóz. Starszy był zdeterminowany, by uratować nasz talizman, drogocenny, starożytny relikt mojego ludu, przed chciwymi łapkami bandytów i uciekł z nim w kierunku ruin, gdy tylko się pokazali. Minęło już kilka dni, jego nie ma i obawiam się najgorszego. Proszę, jeśli będziesz eksplorować ruiny na zachód od kopalni Stoughton, poszukaj naszego starszego. Jeśli skończyło się najgorszym i starzec nie żyje, proszę spróbuj chociaż odzyskać talizman. To mały przedmiot wykonany z kości, który ma dla nas wielką duchową moc. Będziemy dozgonnie wdzięczni za jego zwrócenie. Okej, poszukam. Jeden, ile zadań. No dobra. Ogólnie to tak. Wow. A to ja już mogę przekazać mu to? Nie. No zachód, no dobra, ale nie, bo mam tą gwiazdkę, już myślałem, że... No dobrze, moi drodzy, czyli właściwie, powiem wam tak, poboczne misje, jak ciemno. Poboczne misje każą nam iść do tej kopalni na zachód, czyli tutaj. Ale tak jakby, tak? Ja już widzę tam jakąś gwiazdkę. Wejście do kopalni Stoughton, no właśnie. Także my się tędy udamy. Zajmiemy się właśnie pobocznymi rzeczami, wydaje mi się. W tym odcineczku. Ale tu jeszcze możemy iść, dobra. I tu jest ta kopalnia. Ja bym zobaczył, co jest jeszcze tutaj, bo jeśli to jest jakiś większy obszar, to nie będę go zwiedzać, ale możliwe, że jest jakiś mniejszy. Nie wiem. I to jest tyle do eksploracji, moi kochani, że naprawdę nie wiadomo, gdzie tu iść. Dobra, ale widzę, że to jest chyba jakiś większy obszar. Tak mi się wydaje, nie wiem. A zobaczmy jeszcze tu kawałek. Zobaczymy, może coś tu znajdziemy przypadkiem. Dobijesz tego. Minus, dobra. Ale zobaczmy, co jest właśnie jeszcze tutaj. Aha, patrzcie, ja tu zrobię chyba kółko. Tak mi się wydaje. To nie wiem, czy ja chcę... Nie wiem, czy ja chcę tu iść, czy nie chcę tu iść, kurde, nie wiem. Mówię, ta gra jest tak rozległa, że tu nie wiadomo, gdzie właśnie iść, kurczę. Dobra. Na razie się tu jeszcze chwilę pobijmy. Kurde, no. Dobra, tu nie przejdę, jak rozumiem. Na drugą stronę. Kurde, chociaż... Wiecie co, zróbmy może tak, że zwiedzimy sobie te wzgórza do końca. Tą lokację, w której jesteśmy. W następnym odcinku zabierzemy się, moi drodzy, za to zadanie poboczne w tej kopalni. Już od razu. Tam po prostu się udam. Mogę przejść tutaj? Nie mogę przejść tutaj, okej. No, bo tu widzę, że... Właśnie tak sobie... O, proszę bardzo, to zrobimy takie kółko. I będzie sympatycznie. Albo i nie zrobimy kółka. Gdzie ja zawędrowałem? O, tu jest kopalnia. That skill's not ready. Kurde. No to trochę taki rozległy ten teren, nie powiem, ja pierdzielę. Masakra jakaś. Naprawdę nie wiem, gdzie się udać. Tu mamy jakąś strefę detonacji, tylko że ja nie mam dynamitu. W tym momencie, więc za wiele mi ta strefa nie da. Ale to jest ta barykada, którą ja mam wysadzić chyba w ramach tego pobocznego zadania. Ewidentnie. No dobra. To na razie tędy nie idźmy. Tak, to jest to, no. Dobra. Kurde, ale tych zadań jest od cholery teraz, patrzcie. A ja narzekałem, że zadań nie będziemy mieli. I teraz właśnie mam dylemat, gdzie się udać, powiem wam, no. Nie wiem. Powiem wam szczerze, chciałbym, żeby jakaś szczelina była w tej kopalni, na przykład. Kurde, no. To co, wchodzimy? Nie wiem, no wejdźmy, zobaczymy. Liczę na to, że tu będzie szczelina. Czy nie ma szczeliny? No nie ma szczeliny, kurde, no. Dobra, nie, wyjdźmy co na razie. Nie chcę zwiedzać, wiecie co, nowej lokacji. Chcę na razie popatrzeć sobie na tą lokację, w której aktualnie jesteśmy, na te wzgórza arkowiańskie. No bo tak, no. Możemy jeszcze się udać tam dalej. Nie wiem, kurde, moi drodzy, to jest tak wszystko duże. Naprawdę mam dylemat, gdzie iść, no.
Zauważyłem, że nasza postać strasznie obrywa od piorunów. Awans, okej. No, ile to było? I can't do that yet. Dobra. Patrzcie, możemy iść jeszcze tutaj też. Nie no, masakra jakaś to jest ta lokacja. Jest tak duże. That skill's not ready. Kurde, no i nie wiem, nie no, tam nie pójdziemy chyba już, czekajcie. Nie wiem, no. Tak mnie kusi, żeby coś tu jeszcze zrobić. A tu mamy jakieś... O! Tu jest... Mamy Matiasa. Tylko czekajcie. Zaraz z nim pogadam. Tylko kilka szkieletów tu mamy na karku. Nawet bo zdążyłem potionka wypić. That skill's not ready. Nie, no gincie, no ile was tu jeszcze tutaj? Dobra, pogadajmy. Proszę dostać ten talizman. Aha, i nie ma dialogu. No shit, ale dobra, ten talizman on nam oddał. Dobra, to spadamy stąd. Tylko jeszcze tymi szkieletami się zajmiemy. That skill's not ready. Okej, moi drodzy, także wybaczcie, że nie przeczytałem wam dialogu. W razie czego, jak... w razie czego możecie sobie filmik zapauzować, wybaczcie, ale no pominąłem, bo widzicie, on szkielety mnie biły. No niechcący, sorry, nie myślałem, że ten dialog zniknie po prostu. No dobra. Także mówię, moi kochani, jak jesteście ciekawi, to... to sobie po prostu zatrzymajcie filmik w tamtym miejscu. I sobie przeczytajcie ten dialog. That skill's not ready. A ja sobie to przeczytam pewnie w montażu już. Dobra. Okej, tu wszystko odkryte. Dobra, to odkryliśmy całą lokację. Licząc oczywiście tego dynamitu tam. Dobra. To wracamy do tych wędrowców i wykonamy sobie jedno zadanie przy okazji. Dobrze jest. Myślałem, że nic w tym odcinku nie zrobimy, ale jedno zadanko wykonamy. Dobra. No to tak. To lecimy do tego tam, co chciał ten talizman. To jest tędy, tędy. Ja no, wybaczcie, że tak klikam tą mapę jak porąbany, ale... Ale widzicie, no... Tak to już bywa. Dobra, gdzie ty, gościu, jesteś? Tutaj. Czy dopisało ci szczęście w poszukiwaniu starszego Matiasa? Udało mi się znaleźć Matiasa, bardzo mi przykro, ale nie żyje. Ach, to wielka strata dla naszego ludu. Starszy Matias zrobił wszystko, co mógł, by nasz talizman nie wpadł w ręce bandytów i wygląda na to, że dla tej misji poświęcił swoje życie. Powiedz mi, czy udało ci się znaleźć przy nim jego talizman? Tak, mam go tutaj. Przynajmniej jego śmierć nie poszła na marne, dziękuję ci. Powrót tego talizmanu podniesie na duchu mych ludzi. No i dobra. Nie ma za co, żegnaj. Okej, także moi drodzy, jedno zadanie wykonaliśmy. Ten zaginiony starzec, to się chyba nazywało. W co by tu sobie zainwestować te skillsy teraz? Nie wiem, powiem wam, że ja bym sobie ten pasek chyba na maksa rozwinął, wiecie? Bo ten pasek jest bardziej przydatny, będę miał więcej zdrowia, energii i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to mi się bardziej przyda. Ten grenadier jeszcze tu jest, kurde, no. No dobra. Nie, no, to jest tyle ścieżek, że to jest masakra. Po prostu mój mózg tego nie ogarnia. I przy pierwszym podejściu myślę, że nie będzie jeszcze ogarniał. Myślę, że jak drugie podejście będę miał do tej gry, to wtedy będę sobie na spokojnie analizował. Ale teraz to wiadomo, że nie chcę was tym zanudzać. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcineczkę się wam podobał, bo to już sobie zakończymy. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Grimdon, gdzie najprawdopodobniej zajmiemy się zadaniem oczyszczenie drogi. Na razie!